Witam, z tej strony Barto004 i zapraszam Was do unboxingu mojej nowej myszki Afortech Bloody A90. Także tak, zacznijmy od tego. Na opakowaniu mamy informacje takie jak 4000 dpi, częstotliwość odświeżania 1000 Hz, czas reakcji 1 milisekunda. Co my tu mamy dalej? Z tyłu opakowania zaś znajduje się informacja, że mamy 7 różnych kolorów do wyboru podświetlenia, 10 milionów kręcenia scrollem, wiecie o co chodzi, i 50 milionów kliknięć. Sensor tej myszki to Avago 3050. Dobrze, to by było na tyle. Producent chwali się też dobrymi ślizgaczami, także sprawdzimy sobie to na pewno za moment. Dobra, a teraz przejdźmy może do odpakowania całej myszki. Dobra, otwórzmy sobie najpierw przód. Wygląda to mniej więcej o tak. Bardzo fajne opakowanie, mamy narzepy tutaj, możemy zobaczyć jak nasza myszka wygląda. Prezentuje się w ten sposób. Jeżeli słabo widać, to przepraszam. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj różne opcje w oprogramowaniu myszki. Jakby cztery rdzenie, cztery tryby myszki. Core pierwszy służy, jest to normalny tryb. I dalej nie polecam Wam używać, bo one są jeszcze płatne. Tak, to jest wielki minus. Kupuje się myszkę, a jeszcze można za coś zapłacić, nie? Bardzo niefajne, bo to wspomaga celowanie i tak dalej, więc tego nie polecam. Zamknijmy sobie może opakowanie, bo otwiera się je tutaj od góry. Także otwieramy i powoli będziemy wysuwać. Także dobra, jest, coś wychodzi. Mamy samą myszkę z kablem u dołu. Do niej przejdziemy może trochę później. I co my tu jeszcze mamy? O, mamy tutaj coś fajnego. Zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj taką oto karteczkę. Służy ona do... Zachęca ona do zakupu tych właśnie dodatkowych opcji, ale ja tego Wam nie polecam. Ale mamy tutaj również coś ważniejszego, czyli link do pobrania oprogramowania. Ale tego, no nie wiem, nie złapię chyba fokus. Ale no, w każdym bądź razie to jest link do pobrania oprogramowania. Każdy taką karteczkę dostaje, w opakowaniu jest. No, dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? W pudełeczku jest coś jeszcze? O, jest właśnie, o tego szukałem. Mamy dwie naklejki z logo firmy. Tak się prezentują, ale oczywiście tutaj jest jedna, bo już jedną zużyłem. Ale no. To jest spoko sprawa, że producent dodaje takie rzeczy. Nie pogardzę. A teraz przejdźmy do odpakowania naszej myszki całkowicie. Pakujmy sobie, sorka za cięcie. O, tak to wygląda tutaj. Już mamy naszą myszkę wraz z kablem, który trzeba wyciągnąć. Proszę bardzo. Oczywiście ten kabel był o wiele ładniej zwinięty, ale ja już tą myszkę... Przyznam się Wam, że już używałem. Także na szybko to zlepiałem. To też bardzo fajna rzecz, zaraz Wam pokażę. No, to się już tam nie przyda. Auć. O, jest sama myszka. Prezentuje się w ten oto sposób. O, coś takiego, bardzo fajna. Może to Wam nie będzie się podobało na nagraniu, ale uwierzcie mi, że w praktyce to jest bardzo przydatne i bardzo ładne. Może tego nie widać. Niektórym osobom się może to nie podobać, ale uwierzcie mi, spełnia swoje zadanie, palce się nie ślizgają. Scroll jak scroll, ale bardzo jest dobrze, widać, że jest solidnie wykonany. To są przyciski różne. Tutaj mamy do zmiany DPI w górę. Tu do zmiany DPI w dół. A tu mamy przycisk taki, wiecie, różne opcje tego typu rzeczy. No, możecie sobie zbindować, tak. Wszystkie możecie sobie przyciski zbindować. No i tutaj mamy oczywiście
dwa poboczne. Jedyne czego nie ma w tej myszce to double klika, ale jakoś bardzo za nim nie płaczę. Dobra, tak się prezentuje spód myszki. Tam jakiś kod, ale nie będę go sprawdzał. Sensor. No i za chwilę wam pokażę, jak ta myszka się ładnie świeci. Ale jeszcze za tym to pokażę wam. O, to wam pokażę muszę. Tu jest fajna rzecz na tym kablu, bo jest taki rzep. Jak będziecie gdzieś jechać, tego nie widać, bo mam dupne oświetlenie. Ale uwierzcie mi, że to jest bardzo fajne. Taki oto rzep jest na tym kablu. Możecie zapiąć fajnie. Dobrze, to troszeczkę tutaj odplączę. Kabel w oplocie czerwono-czarnym. Dobra. I za końcóweczka nie jest pozłacana, ale jest solidnie wykonana, czerwona. Plastik, bo plastik, ale widać, że to jest solidnie wykonane. I raczej się o ten kabel nie martwię. Dobrze, teraz wam może pokażę, jak ta myszka świeci. Czy pozwolicie, że ja sobie tutaj podejdę zaraz do komputera. O. Chwilunia. Okej. Podłączyłem. Teraz tylko muszę w oprogramowaniu wybrać. Czekajcie, muszę z daleka. To jest to tutaj. Tutaj. I tutaj. Tak myszka świeci. Świeci na różne kolory, zmieniają się. Możecie je tam zmieniać dowolnie w oprogramowaniu. Widzicie w sumie na ekranie to wszystko, jak to tam wygląda. Myszka bardzo fajna, polecam. Bardzo dobrze gra się w CS-a. Wykonana solidnie, widać. To jest taki chyba plastik, ale bardzo fajny dotyk. Jest miły w dotyku bardzo. Jeszcze nigdy się nie spotkałem z tym. Myszka bardzo podobna do topowych myszek Razera. No ale wiadomo, Razer to nie jest, ale nie jest zła. Jak w tej cenie 80 zł, naprawdę super. Ja dostałem za darmo ze sklepu fabrykagraczy.pl, polecam ten sklep. Przesyłkę macie zaraz na drugi dzień. Dobra, także to by było na tyle. Myszka bardzo fajna. Grałem już na niej, w CS gra się super. Wszystkie gra się super, sensor nie wariuje. Świetnie się sprawdza na plastikowych, gumowych i materiałowych podkładkach. Także co, to by było na tyle. Docencie profesjonalizm odcinka i trud włożony w niego. Dajcie łapkę w górę, subika. No i co? Pa, pa.